Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, niepokalane serce Maryi, módl się, święty Franciszku i święta Klaro, Bernardzie Scorleone, módl się za nam. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, siądź. Bernard Scorleone to patron naszych kolegów. Na Sycylii żył młody człowiek, rozrabiał. No i kiedyś podczas takiej bójki jest napisane w życiorysie, bo jest świętym, został kapucynem świętym, że skaleczył człowieka, z którym się bił. A prawda jest taka, że odciął mu rękę. I zobaczył, że jest bardzo porywczy i że do czego ta porywczość go potrafi doprowadzić. I wtedy wstąpił do kapucynów i został świętym. Dlatego jakby ktoś miał taki charakter, to zapraszam do kapucynów. Słuchajcie, wiem, że jesteście wspaniale wyspani, bo 2 godziny snu dla was to po prostu w zupełności wystarczy. No przegięcie, prawda? 1:30 to się żyje, nie? 2 godziny, kto to widział, żeby tyle spać? My ludzie koło 40 potrzebujemy 6 do 7, ale wiem, młodzież nie musi spać, dziś i kolejna noc przed wami. Pozdrawiam kolegów, tak, panowie z tego pokoju, który był pokojem czuwania, bo w nocy oni słuchali konferencji, noc jest od czuwania. I oni wychodząc naprzeciw, jak drugi zasypiał, brat przychodził mu z pomocą i wtedy nie mógł spać. Wróci z rekolekcji, tak jak ja kiedyś wróciłem z rekolekcji do domu 48 godzin nie spałem, więc przyjechałem tak jak człowiek wygląda po 48 godzinach niespania. Przyjechałem rano, bo to kończyliśmy właśnie śniadaniem, te rekolekcje przyjechałem, pamiętam, do domu. Miałem wtedy 18 lat. I moi rodzice, mnie zobaczyli, jak przyszedłem, tak. O, cześć, mamusiu. Mama patrzy, wzięła tatę do pokoju, porozmawiali ze sobą, po chwili wychodzą, mówią, Paweł, czy coś brałeś? Ja mówię, nie, a dlaczego? Wygląda? Nie, też się zmęczyłem, ale ja już nie, Boża miłość była. Też wrócicie, pójdziecie w poniedziałek do szkoły czy tam studia, prawda? Siądzie taki naprany. A profesor powie, oj, coś się stało, piłeś co? Nie, byłem u sióstr. Nie. Życie, nie wiem jak alkohol wygląda. To tak na marginesie z pozdrowieniami dla tych, którzy dzisiaj będą chcieli też w nocy spać. Słuchajcie, dzisiaj tę modlitwę rano, a ty nie masz krzesła, czy po prostu lubisz siedzieć na podłodze? Okej. Okay. Ty też? Czy ty nie masz krzesła? Właśnie, dziękujemy. Nie, bo to... O, proszę, krzesło. Słuchajcie, dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od modlitwy juczni. Bardzo dziękujemy. I tam to się zaczynało od takiego psalmu, inwitatorium. Było Panie, otwórz wargi moje, była antyfona i był czytany taki psalm. I ten psalm to jest psalm 95 i codziennie nim modli się Kościół. Kościół, znaczy ci, którzy modlą się brewiarzem, rozpoczynają właśnie od tego psalmu. I ten psalm ma bardzo ciekawy moment, tam jest bardzo ciekawy werset w tym psalmie, który myśmy się modlili, czyście koledzy z pokoju nie słyszeli, ale nie szkodzi. Byli na modlitwie, to się liczy, prawda? No właśnie, dobrze. Nie, to każdy się modli, jak są różne pozycje modlitewne, prawda? Na przykład jest pozycja modlitewna po takiej nocy jak wasza w oparciu o Słowo Boże. My to stosujemy w chórze zakonnym, wtedy głowa nie leci. Albo na przykład medytacja kamuflowana. Albo na przykład na popielniczkę. My jak
w chórze kapucyni się modlimy, to siedzimy o tak jak na przykład wy tutaj, naprzeciwko siebie, tak? Że mamy, nie wiem, tam dwie, trzy ławki, siedzi paru braci i z drugiej tak jak modlimy się psalmami, tak jak modlimy się, to jest tak zwana modlitwa na chóry, czyli dawniej były takie psalmy złorzeczące. One są w Piśmie Świętym i są bardzo, bardzo są takie dobre. Teraz zostały wycofane z brewiarza, ale dawniej były i one mówiły tak. Niech wszystkie krowy zdechną w twoich zagrodach. Niech wszystkie konie padną od choroby. A drugi chór odpowiadał. A twoje dzieci niech wyginą na wojnie. Jak na przykład przełożony z podwładnymi, to tak się modlili wtedy i tak se odpowiadali. Więc my jak siedzimy naprzeciwko siebie w chórze, no to widać jednego, prawda? Jest widać na przykład taki brat po takiej nocy. Modlił się całą noc przy programach komputerowych. I wtedy na rozmyślaniu rano ma taką pozycję na przykład na popielniczkę. Można mu nasypać. I teraz modliliśmy się tym psalmem. Tam były takie słowa, jeśli dziś usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. I Kościół codziennie, z uporem maniaka, codziennie tym samym psalmem się modli. Rozumiecie? A wstajesz, że aha, Panie otwórz wargi moje, jeśli dziś otworzysz jego... I to może być coś takiego właśnie, że wchodzi nam rutyna, prawda? Ale Kościół mówi, nie, dzisiaj wstajesz jeszcze raz, znowu będziesz się modlił tym psalmem. Dlaczego dzisiaj znowu tym psalmem? Wczoraj się modliłem tym psalmem. Bo dzisiaj jest nowy dzień. Ci przychodzi nowy dzień. I teraz jeżeli ty wczoraj otwierałaś swoje serce na Pana Boga, wspaniale. Ale dzisiaj przychodzi nowy dzień. I dlatego Kościół mówi od samego rana, jeżeli dzisiaj nie usłyszysz głosu Pana Boga, to nie będziesz miał życia. I dlatego słuchaj dzisiaj tego głosu, tego, co Pan Bóg przychodzi, aby mówić tobie dzisiaj do twojego życia. Bo Pan Bóg chce was zbawiać dzisiaj. Zobaczcie, my pewne rzeczy przyjmujemy jako normalne. Na przykład nikt z was nie widział jakiegoś wielkiego oburzenia, że musicie dzisiaj jeść śniadanie, prawda? Nikt nie przyszedł, no bracie, brat niepoważny, wczoraj jedliśmy śniadanie, dzisiaj znowu i co, jutro też, tak? Nikt się na to nie oburza. A kiedy przychodzi na przykład Słowo Boże, które ma moc dawać nam życie, to czasem, no nie, no dziś znowu, wczoraj słuchałem, wystarczy, się tak ożarłem tego słowa, ledwo mogę przetrawić, prawda? No właśnie Pan Bóg, nasza dusza też potrzebuje codziennie tego karmienia, codziennie tego słowa i właśnie Pan Bóg mówi, jeżeli dzisiaj, jest bardzo ważne, żebyś dzisiaj, teraz słuchała tego i zobaczcie, czas jest bardzo krótki, mamy już ze sobą 1/4 rekolekcji. Wczoraj to była 1/4, dzisiaj 1/4 do południa, potem 1/4, jutro obiad, kończymy, koniec. Czas minie bardzo szybciutko, szybciej niż nam się zdaje. I to... Ta propozycja, która jest na te rekolekcje, to jest bylebym pozyskał Chrystusa. To jest cytat z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Wczoraj mieliśmy ten list pięknie odczytany, 1 rozdział, długi był, prawda? I teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali kolejnego fragmentu z tego listu. Będziemy szli z Pawłem dalej, tak jak on nas prowadzi. Siedźcie i słuchajcie uważnie, bo teraz do tego wszystkiego będziemy się dalej odnosić. Poprosimy siostrę o odczytanie tego fragmentu. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonywująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze, oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi, a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słuchajcie, dzisiaj ta kolejna odsłona, drugi rozdział, to był jego fragment, nie cały. I to jest bardzo piękny fragment w Piśmie Świętym. Tam jest zawarty hymn, który był, pierwsi chrześcijanie modlili się tym hymnem. Myśmy słyszeli, że Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać człowieka, stał się podobnym do ludzi. I teraz ja mam takie pytanie, szczerze, śmiało, ale nie wstydźcie się, jak ktoś tam będzie miał inną odpowiedź, niż może myśli, że powinien mieć. Kto z was chce być uczniem Jezusa Chrystusa? Ręka w górę. Dobrze, dziękuję uprzejmie. I teraz pytanie retoryczne. Czy ty wiesz, co wiąże się z konsekwencjami, że ktoś chce być uczniem Jezusa Chrystusa? Na przykład, ktoś chce być siostrą zakonu. Ja chcę zostać siostrą zakonną. Dobra, ale czy ty wiesz, że żeby zostać siostrą zakonną, nie będziesz mogła mieć męża, będziesz musiała nosić habit, welon, będą cię przenosić, prawda? Bo ktoś może mieć taką ideę, że chce być siostrą zakonną, bo tak fajnie w takim niebieskim welonie, tak, o, zarzuci, tak, aha, prawda, wtedy wszyscy się patrzą, ale fajna łaska, prawda? Ktoś może mieć taką ideę, prawda, bo na przykład, nie wiem, lubi szaro-niebieski kolor, prawda? I lubi, myśli sobie, ale fajnie do końca życia, prawda, nie muszę mieć tych dylematów, którą z 30 sukienek założyć, to zawsze tą, prawda? I myślę sobie, to by było fajne, dlatego zostaję siostrą zakonną i będę miała welon i szarą sukienkę zawsze do końca życia, już nie ma wtedy zmartwień. A tam są jeszcze inne konsekwencje z byciem siostrą zakonną, prawda? Że mieszkamy we wspólnotach, mamy przełożonych, przenoszą nas, wysyłają, każą robić różne rzeczy, które byśmy do głowy nie wpadli, prawda? Siostra pójdzie do katechezy, teraz siostra będzie robiła to. I
to się wiąże z byciem siostrą zakonną, prawda? Albo inna, że na przykład chciałbyś się ożenić. No tak, ale chłopie, ty będziesz musiał ze swoją żoną chodzić do łóżka, kochać się, wiesz o tym? O nie, tego nie wiedziałem. A, to uważaj. No rozumiecie, są poważne konsekwencje, które człowiek potem musi wziąć na siebie. I żeby był tego świadomy, tak, że w coś wchodzi i w związku z tym wiążą się z tym konsekwencje. Tak samo bycie uczniem Jezusa Chrystusa wiążą się z tym konsekwencje. Kto chce być uczniem Jezusa Chrystusa? Aha, las rąk w ogóle, rozumiecie? Wszyscy chcą być uczniami Jezusa Chrystusa. Dobrze, a teraz pytanie, które ja chcę wam postawić. Czy wy wiecie, że bycie uczniem Jezusa Chrystusa wiąże się z pewnymi konsekwencjami? Oczywiście jedna z poważniejszych konsekwencji jest taka, że można trafić do nieba. Rozumiecie? No bo uczniowie Jezusa Chrystusa, może się tak zdarzyć, to nie jest konieczność, ale może się zdarzyć, że na skutek tego, że będą naśladować Jezusa Chrystusa, trafią do nieba. Rozumiecie? Czyli wieczność zadowoleni. Imprezka. Rozumiecie? Bo, znaczy, ja nie wiem, jak jest w niebie. Nie wiem też, jak jest w piekle, bo tam też nie byłem, prawda? Ale Słowo Boże mówi, że to pięknie będzie. Więc jedną z konsekwencji to jest to, że można trafić do nieba, uczniowie Jezusa Chrystusa. Ale uczniowie Jezusa Chrystusa również mają pewne zadanie. Oni właśnie, ci, którzy chcą być uczniami Jezusa Chrystusa, chcą Go naśladować. Chcą upodabniać się do Niego. I wy przed chwilą zgłosiliście, a ja chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. A myśmy przed chwilą czytali, słuchaliśmy tego fragmentu, co robi Jezus Chrystus, jak postępuje Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, będąc Bogiem, uniża się i staje się człowiekiem. Nie musi tego robić, ale chce. Ma taki kaprys i tak robi. Czyli mając do dyspozycji bóstwo, chwałę i w ogóle Bóg staje się człowiekiem ograniczonym, bo każdy z nas jest ograniczony. Na przykład człowiek właśnie musi spać, musi, nie ma wyjścia. Musi spać, musi jeść, potem umiera ostatecznie, prawda? To są pewne ograniczenia, które ma każdy z nas. I Jezus jako Bóg przyjmuje te ograniczenia. Staje się kimś innym. I teraz nam jest ciężko pewne rzeczy zrozumieć, ponieważ na przykład my nie mamy wyboru. Ja się urodziłem w 1975 roku w Gdańsku, mam takiego tatusia, mam taką mamusię, jestem bardzo zadowolony, prawda? Ale nie wybierałem sobie rodziny, rozumiecie? Nie wybierałem sobie kraju, czasu, kultury. No, nie miałem możliwości wyboru. Bóg miał możliwość. I teraz Pan Bóg w ciekawy sposób wybiera sobie możliwość, staje się człowiekiem. I teraz, co wy byście wybrali? Gdybyś miał do wyboru, że żyjesz jako człowiek niesamowicie bogaty, po prostu, no nie wiem, no kasy to masz tyle, że możesz wszystko sobie kupować, jesteś jakimś miliarderem, nie wiem, właścicielem Gazpromu czy tam czego, nie wiem. I prowadząc takie życie, zbawiasz się, idziesz do nieba, tak? Słyszycie? Bardzo bogaty, ale zbawiasz się, idziesz prosto do nieba. To jest jeden wybór. A drugi wybór, że żyjesz bardzo skromnie, jesteś na przykład osobą bezdomną, żyjesz w schroniskach, nie masz co jeść, chodzisz, żebrzesz i żyjąc tak, idziesz prosto do nieba. Czyli jesteś biedem, idziesz prosto do nieba. Druga, jesteś ubogim żebrakiem, idziesz prosto do nieba. Co wybierasz? Każda z opcji kończy się w niebie. To jest bardzo ważne, że to nie jest ta do piekła. Każda kończy się w niebie. Co wybierasz? Co pani by wybrała, pani Licio? Pierwszą, tak? Rozumiem, miliardera. Tak. No, nie, to wolny wybór, rozumiecie? Każdy wybiera jak chce. Panie Tomku. A to razem byście byli. Bartek, co ty wybierasz? A się uwzięli. Koleżanka, która lubi siedzieć na podłodze, prawda? Ona, wybór, proszę. Mogła siedzieć na krzesełku? Wybrała. No wiesz co, można, ale Pan Bóg daje ci wybór i teraz Jego wolą jest, żebyś się zbawiła. I teraz Pan Bóg doprowadza cię i tą drogą do nieba i tą, rozumiecie? Bo to nie jest tak, że tutaj nie pełnisz woli Boga, ale jak będziesz biedna jak pies, to nie. Właśnie wolą Boga jest twoje zbawienie. I teraz i tu się zbawiasz i tam się zbawiasz. Więc no to jeżeli, to ja nie wiem, czy będziesz bardziej pomagać komuś, jak będziesz miliarderem Gazpromu, czy jak będziesz ubogim żebrakiem, który, prawda, prosząc o jałmużnę, będzie mówił katechezy.
Bo tego nie wiem, bo możesz robić i to, bo mając tyle kasy, możesz wybudować ośrodki rekolekcyjne dla FMMMMMM. A, no i tyle. Nie wiem, fundujesz klasztory, sierocińce będziesz budowała. No, wiesz, twoje pieniądze, robisz co chcesz, ale kończysz w niebie. I dlaczego wszyscy? A, no to na razie trzy osoby spytają, co to jest. Zaraz spytamy resztę. Nie kombinuj, którą byś wybrała, jedną albo drugą. Drogę ubogiego byś wybrała. A dlaczego byś wybrała drogę ubogiego? A ty lubisz, jak nie ma tłoczno koło ciebie. Ale wiesz, że świadectwo możesz dawać też tu, prawda? Dobrze, dziękuję uprzejmie. Nasz klient, nasz pan. Klaudio, jaką ty wybierasz drogę? Bogatsza czy ubogiego? Bogatsza, dobrze, dziękuję. Marto. No tak, ale coś musisz wybrać. Nie rozerwiesz się jak żaba, ale idziesz, wiesz, jedną stroną brata w luksusie, a drugą człap, człap, człap. Nie da rady. Trzeba. No masz 5 minut, no już minęło czas, no wybieraj. Pokaż, no i tam wolny wybór. Basiu, co ty wybierasz? Bogacz, dobrze, na razie jesteś sama, nie martw się. No możesz. Tak, i dlatego ja cię zapewniłem, że ty i tak się zbawiasz. Bo rozumiecie, my pierwsi jak słyszymy bogacz, to mamy właśnie, że się nie zbawimy. Nie, zbawiasz się, idziesz do nieba, rozumiesz. Właśnie to jest to, że tą pewność mamy. Tak? Patrycja, co ty wybierasz? Bogacza, na razie jesteś sama, nie martw się. Może jeszcze znajdziemy jakiegoś ochotnika. Panowie, co ty byś wybrał? No nie wiem, nie masz plakietki, masz pewnie... Pierwszą, bogacza. Dobra. Też bogacza. Co ty wybierasz? Pierwsza. A Robert? Pierwszą. O, właśnie, kto? A, czy jest? Drugą? Pięknie. O, jesteś z kolegą, może? A kto jeszcze by wybrał? Ty byś wybrała też tą drogę uboższą? A możesz powiedzieć dlaczego? A jak masz na imię? Proszę? Klaudia. Czy ostatnio podejmowałaś jakiś wybór, że miałaś coś do wyboru, lepsze, gorsze i mogłaś wybrać i to, i to? Miałeś taki wybór? No nie wiem. Na przykład mama mówi, dobra, chodź, idziemy, kupię ci spodnie, jakie chcesz. Sukienkę. Sukienkę jaką, prawda? I teraz wybieraj sobie. Możesz kupić sobie sukienkę za 30 zł, a możesz kupić za 300. No jaką wybierzesz, taką ci mamusia kupi. Rozumiesz? Miałaś to taki wybór ostatnio, coś, taką sytuację? Aha, ostatnio nie. I teraz zobaczcie, my... To, co ja wam tutaj przedstawiłem, ta propozycja jest tylko teoretyczna, prawda? Bo my nie mamy takich, często nie mamy takich radykalnych wyborów. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że Bóg, przyjmując postać człowieka, mógł sobie wybrać, jak chciał. Rozumiecie? Bo właśnie ty i ja urodziliśmy się w pewnych strukturach, konsekwencjach, w rodzinie, która miała taką zamożność albo nie jest... No, nie mamy wyboru, ktoś może stracił rodziców, to też nie są jego wybory, prawda? Te rzeczy nas spotykają. A Bóg, kiedy stał się człowiekiem, właśnie chodził sobie po ziemi, tak sobie myślał, a sobie wybiorę, gdzie się urodzę, prawda? Idzie do Grand Canyon w Stanach Zjednoczonych, mówi, nie, no mi się nie podoba, o, Ziemia Święta, ale ładnie, tu się urodzę. Rozumiecie, Pan Bóg sobie to wybierał i Pan Bóg wybrał opcję, że mógł się urodzić w pałacu, bogaty, no mógł, prawda? Rodzi się w bardzo skromnych warunkach i prowadzi życie człowieka ubogiego. Czyli mając możliwość wyboru, o tym wyborze, o którym przed chwilą mówiliśmy, że masz możliwość, możesz sobie kupić Porsche, możesz sobie kupić starego używanego Opla. Co ty wybierasz? Pan Jezus wybrał starego używanego Opla. Rozumiecie? Mając wybór. I teraz... Co robi uczeń Jezusa Chrystusa? Uwaga, uśmiech na twarzy. Uczeń Jezusa Chrystusa chce iść za Chrystusem drogą wskazaną przez Jezusa Chrystusa. Czyli bierze Opla. Bierze Opla. Dlaczego? Myślę, Boże, z tym Porsche to tyle problemów. Po pierwsze, trzeba, niech ci ktoś porysuje, prawda? Ile to paliwa pali? Człowieku, 30 na setkę przy takiej jeździe, jak ty byś jeździł. Nie, rozumiecie?
I teraz Jezus Chrystus, mając do wyboru, robi taki wybór. I o tym mówi ten fragment. On mówi o pokorze Pana Boga. A dzisiaj świat, zresztą zawsze taki był, pokazuje nam, że nasza wartość przede wszystkim płynie z pieniądza i z sukcesu. I dlatego ludzie tracą życie, żeby skończyć dobre studia, mieć dobrą pracę. A tam nie chodzi tak naprawdę o dobrą pracę. Chodzi o to, żeby zarabiać duże pieniądze i żeby żyć w luksusie i co? I potem wszyscy cię szanują, prawda? My chcemy, żeby nas szanowali. Zobaczcie, jak nawet na stacji benzynowej, ja patrzyłem, podjechał gościu takim naprawdę rozwalającym się starym Oplem, po prostu już zderzak na sznurkach i widziałem, jak go obsługiwali. Za chwilę przyjechał nówka Jaguar, wychodzi gościu w gajerku, czarne okularki. Ta pani go zupełnie inaczej obsługiwała w tym okienku. Dzień dobry, witam pana, proszę bardzo, co ten, a to... Co pan tam nalał do tego Opla? A nie wyciekło panu tam? Rozumiecie, że inaczej... I teraz Bóg ma możliwość i dokonuje wyboru. Idzie w stronę skromności, w stronę ubóstwa. I teraz ty deklarujesz, że chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa. Super. Ale co to oznacza? Że Pan Bóg mówi, słuchaj, są pewne wartości, które są niesamowite. Właśnie skromność, właśnie pokora, właśnie to, że Pan Bóg nie chce się dopominać swojego, rozpychać łokciami. Dlatego, że przychodzi moment, że jest oskarżony niewinnie, bo oskarżyli go, że jest Synem Bożym. No był Synem Bożym. Jakby ciebie oskarżyli, że jesteś mężczyzną, prawda? I skazali na śmierć, no za to, że jesteś mężczyzną. No jestem mężczyzną, no. Znaczy ja wiem, że dzisiaj medycyna ma różne pomysły na to, że można to zmieniać teoretycznie, ale praktycznie nie można zmienić, bo można komuś zmienić trochę ciała, nafaszerować go hormonami, ale jak ktoś jest mężczyzną, to jest mężczyzną i tyle. I teraz Jezus Chrystus został oskarżony o to, został niewinnie zamordowany i on to wszystko dopuszcza. Czyli, mówiąc krótko, jest sytuacja, że nie wiem, na uniwerku czy coś mówią, słuchaj, ty ściągałaś na sprawdzianie, na kolokwium, prawda, nie uznajemy, dostajesz dwóje, a ty nie ściągałaś. I ty przyjmujesz, no dobrze, chcecie, że... A będziesz powtarzać rok? No będę powtarzać rok. Rozumiecie? Człowiek, który nie stawia oporu złemu, ale nie na przykład właśnie, że zrobiliśmy coś złego i teraz już dobrze, przyjmujemy karę, nie, ale że czegoś złego nie zrobiłaś. I taka jest postawa Jezusa Chrystusa, że nie rozpycha się łokciami, nie dochodzi złego. Święty Franciszek z Asyżu, bardzo ciekawa sytuacja, jest jednym z opowiadań z jego życia. Bracia byli gdzieś tam poza klasztorem i w międzyczasie, jak ich nie było, przyszli złodzieje do klasztoru i okradli klasztor. No i bracia wracają i ich, że tak powiem, przyłapali, no i złodzieje zwiewają. I w tym czasie akurat przychodzi też do klasztoru święty Franciszek. No i ci bracia zaoferowani mówią, słuchaj, Franciszek, widzisz, tamci, co uciekają, to są złodzieje, oni okradli nasz klasztor. A Franciszek mówi, okradli nasz klasztor, co się robi, co robisz, kiedy ktoś ciebie okradnie? Dzwonimy na policję, o, bo to niesprawiedliwość, bo to na przykład, nie wiem, ukradnę ci aparat, prawda? O, ten, co masz, prawda? O, widzę, że nie jesteś przywiązana. Dobrze. No daj. I co robi człowiek, jak go okradną? Nie idzie na policję, mają mi oddać, bo to moje, to mi się należy, moje ciężkie pieniądze, ja wypracowałem to. A Franciszek z Asyżu co widzi? Mówi, bracia, złodzieje okradną. Słuchajcie, mówi, zanieście jeszcze im kielich, bo tego nie znaleźli. I dał braciom, mówi, gońcie tych złodziei i dajcie im jeszcze kielich, powiecie, że tego zapomnieli zabrać. No bracia zdziwieni, ale Franciszek kazał, to robią. Gonią tych złodziei. Jak złodzieje byli gonieni, to co robią? Uciekają, bo złodziej myśli, że jak go gonią, to nie po to, że proszę pana, zapomniał pan jeszcze jednej wartościowej rzeczy. Rozumiecie? No normalnie tak nie jest. Złodzieje jak są gonieni, to po to, żeby ich złapać i zamknąć do więzienia, więc oni uciekają, ale ci bracia wytrwale ich gonią, dogonili ich w końcu i mówią, wyobraźcie sobie tę sytuację, to nie jest żart, doganiają, mówią, słuchajcie chłopaki, sorry, wiecie, zapomnieliście, wiem, okradliście nasz klasztor, ale zapomnieliście jeszcze jednej drogocennej rzeczy i święty Franciszek prosił, żeby wam jeszcze oddać ten kielich, bo on jest bardzo drogocenny, a to, co ukradliście, w ogóle nie jest drogocenne. Proszę bardzo. Wyobraźcie sobie to? A to jest właśnie postawa chrześcijańska, to jest postawa Jezusa Chrystusa. I wiecie, co się dzieje z tymi złodziejami? Oni wracają do klasztoru i proszą, żeby ich przyjąć.
że oni chcą zostać franciszkanami. Już możecie sobie wyobrazić teraz, jacy ludzie są w klasztorach franciszkańskich, prawda? Skoro jeden obciął rękę w bójce, został kapucynem, złodzieje wstąpili, więc już teraz wiecie, jakie towarzystwo mamy w zakonach, prawda? Ale zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Gdyby złapać tych złodziei, zamknąć ich w więzieniu, wytoczyć im proces, czy oni by się zmienili? Nie, moim zdaniem nie. Tylko by w więzieniu dowiedzieli się, jakie są nowe procedury kradzieży. Ale Franciszek ma inne spojrzenie, innego ducha. Mówi nie. Jezus Chrystus właśnie ma tą postawę pokory, daje się skrzywdzić, daje się drugiemu człowiekowi wykorzystać. I teraz pytanie do ciebie i do mnie, bo ja to też pytanie sobie, czy ja chcę być uczniem Jezusa Chrystusa? Bo może cię po prostu taka droga w ogóle nie interesuje. Może ty chcesz robić karierę w życiu, być kimś wspaniałym, zarabiać duże pieniądze, mieć wszystkiego pod dostatkiem, żeby ci się wszyscy kłaniali. A Jezus Chrystus swoich uczniów zaprasza do postawy pokory. Mówią, słuchajcie, to jest dużo lepsza postawa, postawa pokory. I teraz pytanie, czy ty chcesz zostać uczniem Jezusa Chrystusa? I dlaczego zadaję pytanie to wam i sobie? Bo może my po prostu nie chcemy, żebyśmy się przestali łudzić. Bo może ty tutaj dzisiaj, tak, na rekolekcjach jesteś, ale potem wracasz, przychodzi sprawdzian, ściągasz. Zaczniesz zarabiać, będziesz kantować z podatkami. No powiedz sobie, że ty, jeżeli chodzi o bycie uczniem Jezusa Chrystusa, nie masz nic wspólnego. Powiedz sobie to. Mam gdzieś, Panie Boże, lubię Cię w niedzielę, ale tylko od 9:30, niech mi ksiądz kazania nie przedłuża, do 10:30. A potem moje życie, Panie Boże, nie wchodź mi do łóżka, nie kontroluj mnie, czy mam prezerwatywy, czy nie, ile dzieci, to jest moja sprawa, jak ja zarabiam w ogóle, to jest moje życie. Że my często żyjemy w takiej schizofrenii i nie chcemy mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem, chyba, że Pan Bóg służy do tego, żeby wysłuchiwać nasze prośby, żeby uzdrawiać Twoje dzieci, żeby błogosławić Ci w pracy, żeby Twój interes, który prowadzisz, przynosił duże dochody. Może do tego tylko potrzebujesz Pana Boga. I dlatego przychodzi słowo, i Ty w tym słowie było pięknie odczytane, trzymajcie się mocno słowa życia. Tylko pytanie, czy Ty w ogóle widziałeś coś takiego? Uwaga, instrukcja obsługi, Biblia, taka książka napisana przez Pana Boga do człowieka. Rozumiesz? A, widziałem, Świadkowie Jehowy ją mieli pod pachą, prawda? No dobrze, no, jesteś chrześcijaninem, czytasz Biblię w ogóle, wiesz, co Pan Bóg chce do ciebie powiedzieć. Pan Bóg chce do ciebie mnóstwo rzeczy powiedzieć. No aha, nie, jeszcze nie czytałem Biblii. No to co ty robisz w życiu? Rozumiecie, że właśnie jest dużo różnych sytuacji, żebyśmy się zapytali, czy my chcemy być chrześcijanami. I teraz ja poważnie chcę wam, bo wiecie, bo to są potem konkretne wybory. Ja pamiętam, mi jest trudno zrozumieć, ja mam świadomość tego, że jestem takim antyświadectwem franciszkanina, bo o ile rozumiem ślub czystości, o ile rozumiem ślub posłuszeństwa, to bardzo trudno jest mi właśnie zrozumieć ślub ubóstwa. I widzę, że to są rzeczywistości, z którymi ja się bardzo zmagam. Że jak ktoś, a mam do wyboru często, że stają przed mną, mówią, słuchaj Paweł, kupimy ci zegarek za 1000 zł albo za 50. Jaki chcesz, ci kupimy? I pierwsza myśl, ja mam taką, jak większość tutaj odpowiedziała, rozumiesz? Myślę sobie, mogę skorzystać. No ale Jezus Chrystus może i tego nie robi. Dlaczego? Bo mówi, słuchaj, ale właśnie pewną większą wartość mają inne wybory, niż ty podejmujesz. I nie miałem pieniędzy, kiedyś ja bardzo chciałem pojechać do Rzymu na pielgrzymkę, więc jako kleryk wsiadłem w stopa, pojechałem do Rzymu, dojechałem, 2 dni jechałem, ale zabrali mnie, gdzieś dobrzy ludzie tu kupili jeść, tam się napiłem wody z fontanny, jakoś przeżyłem. Dojechałem do Rzymu i moi współbracia kapucyni, jak zobaczyli, że ja jestem stopem, to mówiłem, ojej. I dali mi pieniądze. Mówię, o Boże, jak to dobrze. Już nie będę musiał 30 stopami jechać z powrotem. Co chwilę się przesiada i co chwilę, dzień dobry, jestem kapucynem, jadę na stopa. A co to znaczy życie zakonne? Więc tak, proszę pana, życie zakonne to tak, 3 śluby. A kiedy brat dostał powołanie? Proszę pana, rozumiecie, w każdym samochodzie to samo, no bo każdy, prawda, chce się dowiedzieć zasadniczo tego samego, pierwszy raz widzi zakonnika. Co to jest, prawda? No i myślę sobie, jak to dobrze, dostałem 100 euro, akurat miałem na powrót do domu, że wrócę spokojnie. I myślę sobie, nie, ale wiecie, to nie zostawię pieniędzy gdzieś w klasztorze, bo mi mogą ukraść, prawda? Wezmę ze sobą, włożyłem do kieszeni, poszedłem modlić się do bazyliki i modlę się w bazylice.
Podchodzi do mnie młoda dziewczyna i łamanym angielskim mówi: bardzo przepraszam, brata, ja nie mam pieniędzy na bilet do domu. Czy mógłby mi brat kupić bilet? Co myślę, kobieto, z kim ty rozmawiasz? Jestem ubogi franciszkanin. W tym momencie sobie przypomniałem: Boże, ja mam 100 euro w kieszeni, Boże drogi, że ja nie zostawiłem tych pieniędzy w domu, rozumiecie? Co za przekleństwo! Bałem się, że mnie okradną, mam je w bazylice tutaj. Myślę sobie: kobieto, co ci przyszło do głowy? Ja tu sandałki bose, nóżki, habit śmierdzący. Przecież zakonnicy normalnie nie mają pieniędzy, rozumiecie? No, no bo normalnie, no co? Podchodzę siostro, czy my nie mamy normalnie pieniędzy. Akurat tak się stało, że myślę sobie: cholera, że tego brata podkusiło, że on pierwszego dnia dał mi pieniądze. Przecież mógł mi dać ostatniego, prawda? Rozumiecie? I sobie myślę: no, no nie mogę jej powiedzieć, że nie mam, jak mam, no. Ale ja mam pieniądze na mój bilet do domu, nie na twój bilet do twojego domu, bo ja je dostałem, ja je bardzo potrzebuję. I pytam: no, young lady, skąd ty jesteś? Ona z Jugosławii. A ile kosztuje bilet do domu? Na 100 euro. Ja się myślę: zwariowałaś. Podchodzisz do ubogiego zakonnika, który wyrzekł się dóbr materialnych, żyje ubogo, skromnie, stopem przyjechał z Polski do Rzymu, a ty do mnie podchodzisz z prośbą o 100 euro? Masz. Rozumiecie? I widziałem swoje serce, jak jestem zrozpaczony, że mnie ktoś przychodzi prosić o pomoc, rozumiecie? Zamiast się ucieszyć: o Panie, jak to dobrze, że przychodzisz tej dziewczynie z pomocą przez mojego brata, który dał mi pieniądze, które teraz mogę jej wolności oddać. Przecież jesteś Bogiem, który się troszczy o moje życie. Jeżeli tutaj przyjechałem, to tak samo chyba wrócę, prawda? Skoro dałeś mi wczoraj jedzenie, to pewnie dasz mi je dzisiaj, prawda? Ale zobaczyłem, że moje serce takie nie jest, że ja przeklinałem. Wie, co za idiota dał mi teraz pieniądze, nie mógł dać później. A w ogóle co to za głupa jakaś Franca podchodzi do mnie, prosi mnie o 100 euro, ludzie. Takich pieniędzy na oczy nie widziałem przez 5 lat. W zakonie żyję. No oddałem jej oczywiście z radością serca, prawda? Tu rozumiecie, serce krwawi, ręka mi się trzęsie. A jak brałem pieniądze od brata, to mi się nie trzęsła, wiecie? Nie wiem, mam Parkinsona w dziwnych momentach. Jak biorę? Nie, spokojnie, nie, dojdę, nie, dojdę, nie. Mogę pół godziny stać. A jak mam dać, to wiesz, 5 sekund, jak nie złapiesz, to trudno. Masz, a, wiesz, twój czas minął, miał, dałem, nie, nie to, żebym się nie podniósł. No ja widzę, jak chodzę po składce w kościele. Tak. Tak, prawda? Nie, poczekam, nie, pani wyjmie, oczywiście, no poczeka. Ale widzę, jak idzie ubogi przez miasto, to ja na drugą stronę, tyk, 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 tyk. Tylko, żeby mnie nie zaczepił, sobie przypomniałem, dzisiaj wziąłem portfel, o Boże. No, normalnie zostawiam portfel w domu, prawda? Czy nie będę brał portfela, bo mnie ktoś o pieniądze poprosi. Bo ledwo co wychodzę na rynek krakowski od razu z rynku, z końca rynku po prostu, ci goście mają taki wzrok. Raciszku, Raciszku, chwileczkę. I cały rynek krakowski się patrzy, co braciszek zrobi z człowiekiem, prawda? Nie, nie, Raciszku, chwileczkę, już idę do brata. Ha, ha. No i rozmowa potem dwóch inteligentów na rynku krakowskim. I chcę wam powiedzieć, jak się ta historia skończyła. Oczywiście pełen smutku, oddałem jej te pieniądze, za 2 dni miałem wyjeżdżać z Rzymu, poszedłem jeszcze wypłakać się świętemu Piotrowi w swojej sytuacji beznadziejstwa i widzę, jakaś polska pielgrzymka stoi na placu. No więc podchodzę, mówię: cześć, szczęść Boże. Nie do podrobienia, prawda? Żaden Włoch tak nie powie. O, Polak, witamy! No i no, porozmawialiśmy sobie chwileczkę. I on mówi: o, kiedy brat wraca do Polski? Ja mówię: no, jutro wraca. Niesamowite, bo my też kończymy jutro pielgrzymkę. A jak brat wraca do Polski? Ja mówię: no, no stopem wracam. Bracie, my jesteśmy autokarem, 5 miejsc wolnych mamy, do wyboru, do koloru. Mówię: możecie mnie zabrać? Oczywiście, ale my jedziemy do Krakowa, nie wiemy, gdzie brat jedzie. Mówię: no, do Krakowa jadę. No, no to cudownie! Przyjechałem następnego dnia, zabrali mnie do autokaru, a ja nie miałem ani euro, bo wszystkie mi zabrała ta kochana siostra z Jugosławii. I oni na każdym postoju przychodzili do mnie i pytali: czy zaszczyciłby nas brat swoją obecnością na obiedzie? No to ich zaszczycałem. I tak się ożarłem, że jak
przyjechałem do domu, to dwa dni nic nie mogłem na jedzenie patrzeć. Wiecie, bo... I to nie można odmawiać, bo ludziom jest przykro. I ja wiedziałem. Ale wiecie, oni, nie, braciszku, głodny student, niech je. No to dobra, jeden obiad zjadłem, ale za dwie godziny następny przerwa. No i następna rodzina, która kocha Franciszkanów, mówi, a może by teraz brat z nami poszedł, dobrze? No, nowe dziecko, nowe cappuccino, prawda? Tych kaw się tyle napiłem, że oczy na zapałki, na kapucynowi cappuccino kupić. O co chodzi? Ja wam chcę pokazać tę sytuację, jak Bóg nas kocha, jak Bóg się o nas troszczy. I teraz Pan Bóg wiedział, że już autokar przygotowany, ci ludzie się pochorowali przed wyjazdem tylko dlatego, żebym ja mógł spokojnie wracać. Bo Bóg jest wszechmocny. Bóg to wszystko widzi, przewidzi. I teraz pytanie, czy ty chcesz zaufać Panu Bogu, że właśnie jak Pan Bóg przychodzi z takimi propozycjami pokory, wchodzenia w pokorę, że Pan Bóg się będzie troszczył o ciebie. Pamiętam, ostatnio miałem taką sytuację, byłem na spotkaniu i postawiono wobec mnie zarzuty. Moim zdaniem niesłuszne. Ja oczywiście jako wyszczekany zawsze się bronię, a jakoś Pan Bóg dał mi innego ducha, mówi, nic, nie usprawiedliwiaj się. Nie usprawiedliwiaj się. Jestem się, Boże, drogi, będą mówić źle. Trudno, siedzę. Słuchajcie, nic nie powiedziałem i nagle ktoś zaczyna mówić, nie, ale słuchajcie, to nie tak. Tyle ludzi się znalazło, którzy mnie bronili, że jak gdybym chciał się bronić, to bym się nie wybronił. Rozumiecie? Ale to sytuacje właśnie to są bardzo poważne, jeżeli chodzi o wchodzenie w pokorę. Bo potem to jest pytanie o twoje życie, które jest konkretne. Masz dwójkę dzieci, masz męża, twój mąż nie ma pracy i chce się z tobą kochać, a ty wiesz, że jak będziesz się z nim kochać, to będziecie mieli trzecie dziecko, a ty widzisz, że nie macie pracy, nie macie co utrzymać, a Pan Bóg już przewidział, że ten pracodawca już zwolnił miejsce, twój mąż dostanie bardzo dobrą pracę i że będziecie mogli utrzymać to dziecko, ale ty tego dzisiaj nie widzisz. Dzisiaj masz pustą lodówkę, nie masz perspektyw i pytanie, o kogo się oprzesz? Czy oprzesz się o ludzkie rozwiązania, prezerwatywa, aborcja, nie daj Boże, prawda? Ale no tak, no dzisiaj, czy powiem, nie, Panie Boże, ja Tobie ufam. I teraz dowcip polega na tym, że to zaufanie wygląda jako głupota, rozumiecie, jako szaleństwo, jako rzecz nienormalna. Daj się prowadzić Panu Bogu. Ja pamiętam, jak szedłem do zakonu, mi się wydawało to największą głupotą w moim życiu, bo mi się wydawało, że zakonnicy to nas zamkną w ogródku, będziemy musieli milczeć i uprawiać grządki. A po prostu milczenie i uprawianie ogródka to są dwie rzeczy, o których ja marzę najbardziej. Widzicie, jestem bardzo nieśmiały, ale miałem parę kursów, to się przełamałem. Więc tak sobie wyobrażałem to życie zakonu. Okazało się, że jest inne. Ale Pan Bóg przychodzi właśnie i często mówi, sprawdzam, chcę zobaczyć, jakie są twoje intencje. I zobaczycie, wrócicie z tych rekolekcji i Pan Bóg od razu powie, sprawdzam, sprawdzam. Ktoś przychodzi, nie wiem, wszyscy posprzątali, wszyscy, znaczy zrobiłaś swój rejon, przychodzi brat, a ja dzisiaj nie będę sprzątał. I pytanie, czy posprzątasz za niego, czy nie, musi być sprawiedliwość, musi być porządek. Jak musi być sprawiedliwość, to w takim razie, droga siostro, drogi bracie, trzeba ciebie powiesić na krzyż za twoje grzechy. A nie, nie, tutaj nie trzeba sprawiedliwości. No to albo mamy sprawiedliwość, albo jej nie mamy. Jeżeli domagasz się sprawiedliwości, to idziemy ją wymierzyć również tobie. Jesteś winny śmierci niewinnego człowieka, Jezusa Chrystusa, bo swoimi grzechami przybiłeś go do krzyża. Przybiłeś go do krzyża. To w takim razie będziemy tą sprawiedliwość egzekwować. Chyba, że chcesz, żeby było miłosierdzie. Pan Bóg mówi, okej, okay. A jeżeli chcesz, żeby było miłosierdzie, to w takim razie bądź uczniem Jezusa Chrystusa. Daj się wykorzystać, daj się okraść. Daj się okraść. Słuchajcie, to jest wiara. To jest wiara, że ty, nie to, że wiesz, w nocy ktoś cię napadnie, zabierze, tylko ty widzisz, że gościu cię okrada. I Pan Bóg powoduje, że ty to widzisz. I mówisz, no dobrze, no trudno. Ja wiem, wy zaraz będziecie testowali moją wiarę. Ja tu mieszkam zaraz pod Siódemką, tak? No wiem, że jestem człowiekiem małej wiary. Rozumiecie, ale żebyśmy stanęli w prawdzie, bo czasami my sobie wmawiamy, że jesteśmy chrześcijanami, a nie mamy nic wspólnego z chrześcijaństwem. Nic wspólnego. I dlatego przychodzi to słowo i chciałbym zachęcić was,
abyście właśnie weszli w to słowo i zaczęli się zastanawiać, czy Ty chcesz zostać uczniem Jezusa Chrystusa, czy Ty chcesz mieć takie postawy. Ja chcę Wam powiedzieć, że to są postawy cudowne, że na przykład odkrywam faktycznie, że ubóstwo jest lepsze niż bogactwo. Naprawdę. Ostatnio mój znajomy wiózł mnie swoim Porsche, no niektórzy mają takie samochody, i sobie pomyślałem, no tak, ale jak on ma taki drogi samochód, ja bym przyszedł do niego i mówię, słuchaj, wiesz co, no potrzebuję samochód na wieczór, pożyczysz mi? A on na przykład daje kluczyki, prawda? I mówi, proszę bardzo. A jakbym miał takiego starego Opla, rozumiecie, to stary Opel już tak wytłuczony, że nawet jak ja bym go rozbił, nic się nie dzieje, rozumiecie, prawda? A jak masz coś nowego, to wszystko, ojej, a mi porysujesz, a to, rozumiecie? I teraz tak jest ze wszystkim, zobacz, że jeżeli chcemy mieć naprawdę dużo, święty Franciszek o tym mówi, że jak bracia będą mieli dużo, to będą potem musieli pilnować tych swoich bogactw. A jak mają mało, to mogą żyć w wolności. Że mogą ich okraść, no mogą, no. Co się stanie? I teraz będzie taki moment, zaraz otrzymacie ten tekst listu świętego Pawła i tam jest drugi rozdział i on jest zatytułowany Bóg, Chrystus, Bóg, człowiek wzorem pokory. I przeczytajcie sobie ten fragment sami, będziecie chwileczkę sami. Przeczytajcie sobie ten fragment i się zapytaj, co ten fragment mówi do twojego życia? Czyli te postawy Jezusa Chrystusa. Chrystus Jezus, będąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi żyć Bogiem, ale być z Bogiem, ale uniżył samego siebie. Zapytaj siebie, czy ty ostatnio miałeś taką możliwość, żeby dokonać pewnego wyboru i wchodzisz w pokorę. I zobacz, czy po pierwsze ty chcesz wchodzić w pokorę, czy wiecie co, bo też dobrą rzeczą jest, może ktoś dojdzie do wniosku, że nie. Ja nie chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. I słuchajcie teraz dobrym uchem. Nic złego. Ważne, żeby żyć w prawdzie. Zobaczcie, jak przychodzi Jezus, to kogo punktuje? Punktuje faryzeuszy, którzy mówią, my chcemy chodzić za Bogiem. A on mówi, tak, to raz, dwa, trzy. Zobaczcie, dlaczego tak nie robić? Dlaczego Pan Jezus nie punktuje prostytutek? Mówi, ale ty to taka jesteś, prawda? Bo ona wie, kim jest. Wie, jak żyje. I dlatego tu nie ma rozbieżności. A może, bo wy możecie być pod wielką pokusą. Myślę, że zmagacie się z wielkimi pokusami. Teraz. Jesteś na rekolekcjach, prawda? Poświęca swój czas. Już drugi dzień, już 14 godzin nie palisz, prawda? A wszyscy palą. Nie ćpasz, nie prostytujesz się, a wszyscy to robią. O, ja to jestem taki uczeń Jezusa Chrystusa. Jezus teraz. Sprawdzam, tak? Chcesz być uczniem? Bo to jest rzecz piękna. Naprawdę, słuchajcie, pierwsi chrześcijanie byli w takiej sytuacji, że musieli też oddawać życie za Boga. Wyobraźcie sobie, wpada tu gościu i mówi tak. A tak było. I takie czasy nie wiadomo, czy nie wracają. Bo prześladowania chrześcijan bardzo poważne przychodzą. Że przychodzi gość i mówi, słuchajcie, no ci, którzy nie oddadzą pokłonu Bożkowi, zostaną, najpierw zabierzemy im cały majątek. Wyobraź sobie, że przyjeżdża teraz tutaj, nie wiem, urząd państwowy i mówi, bardzo proszę, dokumenty, spisujemy państwa wszystkich i wszyscy, którzy tutaj jesteście, jeżeli będziecie dalej wyznawali chrześcijaństwo, to nie dostaniecie się na studia i nie macie pracy. I nie dostać się na studia, nie mać pracy, co to oznacza? To oznacza iść tą drogą, o której ta trójka deklaruje, żeby wybrała, prawda? Ja rozumiem, że to jest tylko deklaracja, i przyjdzie Pan Bóg i będzie ją sprawdzał, prawda? Na szczęście. Rozumiecie? Że najpierw zabieramy wam majątki, a potem drugie, że zabieramy wam życie. I sobie myślisz, no czy Pan Bóg może chcieć, żeby mnie zabili? A czemu nie? Przecież nie można cię zabić. Jest życie wieczne, które już masz. Nawet jak cię zabiją, idziesz do nieba. Wiecie, że tam jest lepiej niż tu, prawda? My wszyscy powinniśmy tak przebierać nóżkami, żeby już umrzeć, prawda? A jak przyjdzie siostra śmierć, to nie, ta siostra jest bardziej godna, tak. Ono nie, ja jestem taki niegodny, taki nieprzygotowany, jeszcze fryzura nie ta, w niebie, całe życie tak wygląda, rozumiesz? Tacy jesteśmy. Teraz chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie. Zapytaj się, czego ty chcesz od życia.
Bo może ty w ogóle nie chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa, w ogóle nie chcesz mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem, chcesz żyć bogato, robić karierę, zmieniać mężów, żony, jak chcesz. Nie chcesz, żeby ci się Pan Bóg wciskał do twojego życia i mówił ci, jak masz dobrze żyć. Że nie masz się prostytuować, narkotyzować, dzielić z drugim człowiekiem. Nie chcesz tego. Chcesz żyć na swój pomysł. Będziesz bardzo cierpieć, ale masz do tego prawo. To wam chcę powiedzieć, że nie jesteście taką po prostu bandą skazańców, którzy już muszą w swoim życiu wybrać Boga i będą do końca życia z tego powodu bardzo zadowoleni, rozumiecie? Będziesz szła do kościoła, inni na imprezę, a ty nie, nie. Ja jestem szczęśliwym chrześcijaninem, ja wybrałem Boga, tak. Nie, dobrych wakacji na Hawajach. Przywieź mi pocztówkę, prawda? To jest jak ten dowcip, spotyka się dwóch kolegów z klasy, jeden milioner, a drugi żebrak, który żyje pod mostem. No i ten żebrak pyta milionera, co tam u ciebie? No, wiesz, dobrze, właśnie wróciłem z wakacji na Hawajach, nowy dom sobie tam kupiłem, fajnie jest, no dobrze. A co u ciebie? Pyta ten milioner tego ubogiego. On mówi, wiesz co, tak jakoś chciał podejść, mówi, ja już 3 dni nic nie jadłem. On, kumpel, to zmuś się, prawda? Zjedz coś. On nie ma. Nie ma. I bycie chrześcijaninem czasami oznacza właśnie życie w skromności, że ktoś cię będzie wykorzystywał. Naprawdę, chcę wam to powiedzieć w oczy, żebyście wiedzieli, że z tym wiąże się nasza wiara, ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś położy swoją ufność w Jezusie Chrystusie, naprawdę będzie zadowolony, naprawdę będzie szczęśliwy. I cały świat to się powie, że naprawdę, że tu jest psychiatryk, że co, to jest głupota. Nie, zobacz. Właśnie nasze życie nie kończy się na śmierci. Jakby się kończyło, wtedy wszystko musielibyśmy tutaj w życiu mieć, doświadczyć, a choroba i śmierć byłyby rzeczami strasznymi, a nie są. Śmierć jest bardzo dobrą przewodniczką, która cię doprowadzi do Jezusa Chrystusa. Naprawdę gdziekolwiek indziej cię nie doprowadzi śmierć, tylko do Boga. Tylko pytanie, jaką ty masz wizję Boga. Więc teraz, będzie taki czas, 15 minut, dostaniecie ten tekst i pytaj siebie, czy ty chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa? Czy ty podejmujesz jakieś wybory w swoim życiu, które są wybory jak Pan Bóg? Czyli masz możliwość wyboru, prawda? I wybierasz coś skromniejszego ze względu na Boga, bo widzisz, że Bóg tak wybiera. Najpierw chciałbym, żebyście z tym pytaniem, czyli czy chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa, czy chcesz dokonywać takich wyborów jak Pan Bóg, najpierw 15 minut zastanowili się sami. Tylko nie idźcie do Zamościa piechotą, żeby mieć tam chwilę wolnego, tylko gdzieś tu blisko sobie usiąść na krawężniku, w kaplicy, tu na krześle, chwilę się zastanów, bo po 15 minutach spotkacie się w grupach, tych kolorach, jakie macie, zaraz ustalimy sobie, gdzie jaka grupa się spotyka i porozmawiajcie na ten temat, żebyście mogli, może będzie to bolesne w znaczeniu, powiesz, wiesz co, ja dochodzę do wniosku, że ja po prostu nie chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. No to dobrze, jak dochodzisz do takiego wniosku, to podziel się tak, rozumiecie, tak? I żeby też posłuchać drugich, posłuchać siebie nawzajem. Ja jestem zdumiony tymi waszymi 3 odpowiedziami. Nie chcę powiedzieć, że wam zazdroszczę, ale bardzo się cieszę. Oczywiście to jest teoria, rozumiemy, prawda? To jest teoria, życie pokaże, pójdziemy do sklepu, prawda? Ja mówię, dzisiaj ja płacę, wybieraj co. A ty powiesz, nie, ja nic nie potrzebuję. Ale dzisiaj ja płacę. Nie, bracie, naprawdę nic nie potrzebuję, prawda? Ale nie to, że powiesz, nie, no powiem, przecież pytał, prawda? Mówię, że droga uboga, to muszę być teraz ubogi, prawda? Nie, tylko, że po prostu będziesz zadowolona, będziesz po prostu wolna w tym i to będzie spontanicznie, tak jak takie postawy ma Bóg, rozumiecie? Bo chrześcijaństwo to jest właśnie postawa, gdzie Bóg daje nam nowe serce za darmo, że ty akceptujesz tego człowieka, który jest spontanicznie, a nie ojej, ja nie mogę go uderzyć, bo jestem chrześcijaninem, ale mam ochotę. Nie, chrześcijaństwo jest właśnie spontaniczne, że widzisz ubogiego człowieka i myślisz sobie, ho, lipcia, że ja nie wzięłam portfela z domu, prawda? Bo w portfelu mam 10 zł. To dałabym temu ubogiemu, a nie wzięłam, no to nie mogę dać, rozumiecie? To jest chrześcijaństwo. Coś, że... I teraz właśnie, na szczęście tego nie można sobie wypracować, ale jest to dar od Pana Boga. Więc pytanie pierwsze. Czy chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa? A drugie, czy w ostatnim czasie podejmowałaś jakieś wybory za albo przeciw właśnie
w oparciu o to bycie uczniem Jezusa Chrystusa. Zrozumieliście? To jeszcze raz. Jakie jest pierwsze pytanie? Czy chcę być uczniem Jezusa Chrystusa? A drugie pytanie? Czy podejmowałem jakieś wybory za albo przeciwko Bogu? I konkret, prawda? Ja cię pytałem, ty na razie nie widziałaś tego konkretu. I tutaj pytamy o konkret. Tak, widziałam. Mogłam ściągać, bo profesor wyszedł, miałam ściągi, a ich nie użyłam. Dlaczego? Bo chcę być uczciwa, bo chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. Inny. Byłam na imprezie, mogłam się przesłać z chłopakiem. Mogłam? Mogłam. Zrobiłam to? Nie. Dlaczego? Nie dlatego, że mi się nie podoba, że seks z nim jest w ogóle odrażający. Nie. Jest wspaniały, bo robiłam to parę razy. Ale widzę, że nie chcę tego. Rozumiecie? Nie chcę, bo chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. Kropka. Prawda? Nie wiem, idę ulicą, widzę, że gościowi wypadło 200 zł z portfela. I widzę, że on idzie dalej. A ja podnoszę i co? Biegnę za nim. Mówię, proszę pana, wypadło panu 200 zł z portfela. Rozumiesz? A nikt cię nie kazał, nie musisz tego robić. Rozumiecie? Żeby zobaczyć, czy mówić, nie, ja ostatnio nie miałem w ogóle takich wyborów. Bo może masz, ale ich nie widzisz. Albo ich nie chcesz widzieć. Rozumiecie? Dlatego, żeby to słowo weszło do twojego życia konkretne. Czy chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa? Jakie podejmowaliście konkretnie wybory?